Witam w podcaście Nie Tylko Dla Mam. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę dwa blogi. Jeden o książkach dla dzieci, drugi o wychowaniu wspierającym. A w tym podcaście będziemy sobie rozmawiać w zasadzie o jednym i o drugim, o różnych rodzicielskich dylematach. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym temacie, bo myślę, że wiele osób, wiele rodziców zastanawia się, jak pozwolić dziecku robić różne rzeczy po swojemu, nie ograniczać naszego dziecka, czyli iść za jego potrzebami, ale jednocześnie nie spełniać każdej zachcianki. Wiecie, że to jest wyzwanie bardzo często, prawda? Zresztą trudno odróżnić właśnie te potrzeby od zachcianek i dzisiaj trochę się pochylimy nad tym tematem, ale zanim do niego przejdziemy, chcę powiedzieć z ogromną radością, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Persempra, która zajmuje się produkowaniem tkanin łatwo czyszczących. Czujecie to? To jest właśnie ten moment, kiedy warto porozmyśleć o tych tkaninach i porozważać, że spędzamy czas z dziećmi, chcemy się na nich skupić, chcemy się jak najwięcej z nimi bawić i nie musimy się w tym momencie przejmować, czy coś tam się wylało, czy coś tam się zabrudziło, no bo skoro łatwo czyszczące, a do tego jeszcze powiem Wam, że produkowane w Europie, konkretnie we Włoszech, ze wszystkimi europejskimi certyfikatami i standardami, które muszą spełniać takie właśnie tkaniny, no to już chyba nie mamy pytań, prawda? Fajny sponsor, bo dzięki niemu nie musimy się skupiać na tym, że coś tam jest do wyczyszczenia. Możemy się skupiać na nas, na budowaniu relacji. Osobiście uważam, że podążanie za potrzebami dziecka to nie jest słabość, ale jednak jest to wyzwanie dla rodziców, bo jak odróżnić, co jest prawdziwą potrzebą dziecka, a co jedynie zachcianką? Myślę, że możemy też dzisiaj skupić się na tym, jak działać jako rodzic, jako opiekun w różnych sytuacjach i też na konkretnych etapach rozwoju dziecka. Bo myślę, że z maluchami, z takimi niemowlakami, które informują o swoich potrzebach bardzo dosadnie, dobitnie i głośno, jest trochę inaczej niż ze starszymi dziećmi. No ale żeby wiedzieć, na czym pracujemy, zastanówmy się przez chwilę, jak zrozumieć, że potrzeby i zachcianki to są dwie zupełnie różne rzeczy, choć czasami na pierwszy rzut oka mogą się wydawać bardzo, bardzo podobne i tak też czasem wyglądają. Potrzeby to są takie podstawowe elementy, które są w zasadzie niezbędne do prawidłowego rozwoju zarówno emocjonalnego, jak i fizycznego, jak i psychicznego dziecka. I mówię tutaj o takich rzeczach jak na przykład poczucie bezpieczeństwa, albo poczucie, że jestem kochany, czyli miłość. Oczywiście akceptacja, jedzenie, sen, wiadomo, ale też, i tutaj jest wiele, wiele pagórków, na które trzeba się wspinać, rozwój społeczny i oczywiście rozwój emocjonalny. Więc to są wszystko potrzeby. Natomiast czym jest zachcianka? Zachcianki to są takie pragnienia, które w zasadzie często wynikają z chwilowych impulsów. Trochę jak takie zakupy, które no, czasami gdzieś tam damy się wkręcić, wrobić, namówić, jakaś reklama, gdzieś tam byłyśmy w sklepie albo byliśmy i bach, mamy kupione nie wiadomo po co i w ogóle z tego nie korzystamy. Więc no to są zachcianki i one mogą być wywoływane przez coś. W przypadku maluchów mogą to być rzeczy, które dziecko zobaczyło albo na przykład usłyszało. No, bardzo prostym przykładem jest chęć posiadania nowej zabawki albo oglądanie bajek do późna, albo no, jedzenie na przykład słodyczy na obiad. Teraz mi się przypomniała taka książka o kiełbasce, która nie chciała jeść kolacji, ale chciała jeść słodycze. Więc jak macie takie dziecko i taką sytuację, to wpiszcie w lupce na blogu aktywnečytanie.pl hasło kiełbaska i wyskoczy Wam recenzja książki. Bardzo Wam ją polecam, jest zabawna. No dobra, to już wiemy, czym jest potrzeba i czym jest zachcianka. Teorię znamy, ale teraz no jak to odróżnić? Ja mam takie trzy podpowiedzi. Po pierwsze, obserwuj emocje dziecka.
bo czasami dziecko, które wydaje się domagać konkretnej rzeczy, tak naprawdę wyraża coś innego. W sensie nawet nie wydaje się, ale domaga się konkretnej rzeczy, tylko że za tym domaganiem się stoi jakaś inna sprawa. Na przykład, jeżeli dziecko prosi nas o kupienie kolejnej zabawki, to może być sygnał, że ono potrzebuje z naszej strony więcej uwagi i więcej spędzania wspólnie czasu z nami, bo jeżeli prosi o 17 puzzle, a macie takie doświadczenia, że no jak układacie puzzle, to jesteście razem, może za tym stać nie zachcianka, a właśnie taka potrzeba, której maluch po prostu jeszcze nie potrafi nazwać. Więc warto sobie zadać pytanie, jak słyszycie coś takiego i gdzieś tam włącza się ta czerwona lampka, czy to ale nie jest zachcianka? Warto jeszcze sobie dopowiedzieć, czy to może nie jest przypadkiem wyrazem jakiejś takiej głębszej potrzeby emocjonalnej? No i tutaj już za Was nie odpowiem. Warto to sobie po prostu przeanalizować, tak dla siebie. Druga sprawa, trzeba się zastanowić, jak często się coś, dana sytuacja powtarza. Czasami to jest jednorazowy kaprys, ale czasami jest to bardzo regularne zachowanie. I teraz uwaga, jeżeli dziecko regularnie w pewnych sytuacjach domaga się czegoś, na przykład płacze, bo nie chce iść do przedszkola, to może oznaczać, że jego potrzeba emocjonalna w tym wypadku, na przykład tęsknota, poczucie bezpieczeństwa, nie jest spełniona. Jeżeli to się raz zdarzy, no można się zastanawiać, czy to nie jest jakaś zachcianka. Ale jeżeli zdarza się to często, trzeba się zastanowić, czy dziecko nie chce nam czegoś więcej przez to powiedzieć, tylko no najzwyczajniej w świecie nie potrafi. I po trzecie, warto przemyśleć, analizować kontekst sytuacyjny, bo zachcianki często pojawiają się jako taka odpowiedź na konkretne bodźce zewnętrzne. Na przykład jak dziecko widzi reklamę jakąś super świetną, albo jak się bawi z rówieśnikami, którzy mają jakąś wspaniałą zabawkę i nasze dziecko też by tak chciało. I teraz, jeżeli dziecko przychodzi do nas raz i mówi, o, chciała taką zabawkę i potem o niej zapomina, to znaczy, że to jest, no właśnie, zachcianka. Natomiast ja miałam tak z moją córką, jak była młodsza, zobaczyła reklamę jakiejś takiej bardzo drogiej zabawki i wtedy usłyszała, że jeżeli będzie ją chciała jeszcze na urodziny za pół roku, to oczywiście może ją dostać. I ona praktycznie co tydzień wspominała o tej zabawce, marzyła o tej zabawce i uznaliśmy wtedy, że no tak, że to nie jest taki chwilowy impuls, ani jedynie kaprys i że to jest jej potrzeba. I faktycznie jak dostała tę wymarzoną zabawkę, to się świetnie bawiła. Więc trudno tutaj powiedzieć czarne albo białe, trzeba po prostu obserwować dziecko i analizować te wszystkie konteksty sytuacyjne. I teraz jak reagować jako rodzice, mamy na te potrzeby czy zachcianki? Oczywiście w zależności od tego, co to jest, reagujemy trochę inaczej. Ale też w zależności od tego, ile dziecko ma lat, możemy reagować inaczej. Bo powiedzmy, że masz dziecko w wieku 2, 3, 4 lata, tutaj najczęściej emocje są na pierwszym miejscu. W tym wieku maluchy bardzo często wyrażają swoje no takie potrzeby emocjonalne przez zachowanie. Czyli jeszcze nie zawsze potrafią nazwać emocje, ale no i idą prosto w zachowanie. I to może się wydać zachcianką jakąś taką. I teraz, żeby nie mówić ogólnikami, weźmy taki przykład, że dziecko krzyczy i domaga się czekolady w sklepie. Jak reagować? Zrozumieć emocje. To jest, myślę, najważniejsze. Czyli kucnij, uklęknij, żeby mieć oczy na wysokości dziecka, twarz właśnie na wysokości jego spojrzenia. Nawiąż ten kontakt wzrokowy i nazwij emocje. Czyli no, o, widzę, jesteś smutny, bo chcesz czekoladę. Ale teraz nie mogę Ci jej kupić. Albo dzisiaj niestety nie mogę Ci jej kupić. Zamiast dawać to, co dziecko widzi i chce tu i teraz, i my wiemy, że ma czekolady w domu i też wiemy, że
czekolada nie jest największym marzeniem tego dziecka, bo często ma do niej dostęp, że tak powiem. Okażmy wsparcie emocjonalne. To możemy oferować dziecku, żeby nie podążać za każdym takim chce czekoladę, lizaka, cukierka. Oferuj to wsparcie emocjonalne i jednocześnie jasno stawiaj granice. Jeżeli teraz czy dzisiaj nie chcesz kupić tej czekolady, to po prostu jej nie kupuj. Z kolei dla dzieci w wieku 4, 5, 6 też lat ważne jest poczucie niezależności. I w tym wieku maluchy zaczynają mocno testować granice i to jest bardzo dobrze, chociaż to jest męczące. I często chcą być no tym bardziej niezależne, prawda? Więc mogą się uparcie domagać, żeby na przykład no, zjeść lody na obiad. A my nie chcemy się na to zgodzić, bo chcemy, żeby dziecko zjadło coś innego na obiad. Więc tutaj ważne, aby wspierać ten rozwój samodzielności, ale jednocześnie pomóc temu maluchowi zrozumieć takie no, konsekwencje, co się stanie, jak ty zjesz lody na obiad. I przypominam, od czasu do czasu, od święta można się na to zgodzić, ale ja zakładam, że jesteśmy w takiej sytuacji, że nie chcemy, aby to nasze dziecko jadło lody na obiad dzisiaj. Więc okazujemy zrozumienie. Hej, no rozumiem, że chcesz zjeść lody. Warto powtórzyć po prostu to zdanie, które powiedziało dziecko. Ale najpierw zjemy na obiad to czy tamto, żeby mieć dużo siły na zabawę. Czyli ale najpierw nie zabraniamy, ale nie będzie to zamiast zwykłego obiadu. I teraz jak to się ma do poczucia niezależności? Ano tak, że pokazujemy konsekwencje, czyli dzieci w tym wieku lubią jasne wyjaśnienia, więc warto powiedzieć konkretnie. Dlaczego my chcemy, żeby dziecko zjadło ten obiad? Bo chcę, żebyś miała dużo siły na zabawę. I to jest konkretna odpowiedź. Z kolei dzieci w wieku tak 6-8 lat, tutaj też wjeżdża na stół kolejna sprawa, czyli taka potrzeba uznania. Bo starsze dzieci coraz częściej potrzebują akceptacji rówieśników i takiego podkreślenia swojej tożsamości. Właśnie tego powoli zaczynają poszukiwać, więc mogą na przykład prosić o drugie zabawki z takim tutaj tłumaczeniem, że wszyscy je mają. Podobnie będzie z trochę starszymi dziećmi i tu już też telefony komórkowe i różne takie gadżety. Więc no tutaj proponuję porozmawiać o wartościach, jakie obowiązują w waszym domu i o takich długoterminowych konsekwencjach. Czyli zamiast od razu mówić nie, bo jesteś za mały, bo nie po prostu, spróbuj zadać jakieś konkretne pytanie. Dlaczego ta zabawka jest dla ciebie taka ważna? Bo tutaj właśnie najważniejsze jest to, żeby nie zlekceważyć tego poczucia, że moja potrzeba jest ważna, ale jednocześnie nauczyć takiego trochę krytycznego myślenia. Bo za tym pytaniem, dlaczego ta zabawka jest dla ciebie ważna, warto zapytać, jak myślisz, na jak długo cię uszczęśliwi. I nie mam tutaj na myśli takiego złośliwego pytania, że o, na pewno rzucisz w kąt i tyle z tego będzie, tylko zachęcam do takiej poważnej rozmowy o tym, że na przykład jak kupiliśmy, nie wiem, tam niebieski samochodzik, to bawiłeś się nim przez pół roku. Wow, to faktycznie była twoja ulubiona zabawka. Czy myślisz, że tym będziesz się bawić przez pół roku? I wiadomo, że dziecko nie jest w stanie tak do końca odpowiedzieć albo od razu odpowie, no pewnie, że będę się bawić przez pół roku, ale przez dłuższą rozmowę i przykłady zabawek, które już macie w domu, można no właśnie zgodzić się na to albo nie zgodzić, zobaczyć jakich argumentów użyje nasze dziecko. A z kolei trochę starsze dzieci, czyli takie 8-10 lat, tutaj potrzeba autonomii jeszcze się, no nie chcę powiedzieć wkrada, ale po prostu jest w tym wieku bardzo ważna, bo wtedy maluchy zaczynają podejmować takie bardziej złożone decyzje, czyli mogą się domagać większej swobody, na przykład chcą spędzać więcej czasu przed ekranem i jeżeli my nie chcemy się na to zgodzić, bo uznaliśmy, obserwując dziecko, to wszystko, o czym wcześniej mówiłam, że to jest zachcianka, a nie potrzeba, warto rozmawiać otwarcie i wspólnie ustalić pewne zasady. Można powiedzieć na przykład, rozumiem, że chcesz grać dłużej, ale pamiętaj, że potrzebujesz również czasu na inne rzeczy, na przykład na odpoczynek albo na naukę. I teraz co powiesz na to, żebyśmy ustalili plan dnia, który pozwoli ci na to wszystko? Bo czasami maluchy domagają się tego, no już
jak tutaj podałam ten przykład, to przy nim zostanę dłuższego czasu przy ekranie, ale nie biorą pod uwagę, że on się może nie zmieścić w ciągu dnia, albo mogą go zaplanować wtedy, kiedy my nie chcemy się na to zgodzić, czyli na przykład tuż przed snem. Więc ta potrzeba autonomii na pewno zostanie zaspokojona, jeżeli wspólnie podejmiecie pewne decyzje, bo dziecko wtedy poczuje się odpowiedzialne za swoje życie, a my mamy szansę wyznaczyć te zdrowe granice. Więc warto obserwować swoje dziecko i starać się je zrozumieć, w sensie co stoi za tymi zachowaniami. I reagować oczywiście z miłością, ale konsekwentnie, bo no, nie mam wątpliwości, że dzieci granic potrzebują, ale też potrzebują miłości. I ja wiem, że balansowanie między tym jest bardzo trudne i takie odróżnianie, co jest zachcianką, a potrzebą, jest również bardzo trudne. Ale myślę, że warto, bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie spróbować. A jeżeli masz jeszcze więcej pytań dotyczących tego tematu, to pisz śmiało, subskrybuj też podcast, bo ja już mam pomysł na rozwinięcie tego właśnie wątku, więc myślę, że przygotuję jeszcze jeden odcinek. A za dzisiaj serdecznie dziękuję i przypominam, że sponsorem tego odcinka podcastu jest firma Persempra, która cudownie, przecudownie zajmuje się tworzeniem tkanin, które łatwo wyczyścić, a jednocześnie są bardzo, bardzo piękne. Zresztą one są produkowane we Włoszech, więc wskoczcie na ich stronę persempra.com i zobaczcie, jak tam jest, jak oni się tam urządzili. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Niezmiennie zapraszam Was do subskrybowania, ale też jeśli macie ochotę, napiszcie do mnie, o czym jeszcze możemy sobie tutaj porozmawiać.